No i dobra, mamy także napad na Cayo Perico. Lecimy sobie velumem na wyspę. W czterech zmieściliśmy się w tym maluteńkim samolociku. Teraz mamy przeszukanie, słuchaj, czy nam nie znajdzie broni. Także słuchaj, ręce szeroko. Ale jak to tak naprawdę się zaczęło, że poszedłem na napad właśnie z Byściem oraz Łamaczem Serc oraz Filipem Zielonką? Bardzo dosyć prosta sprawa. Wyświetlił mi się po prostu stream na YouTubie, gdzie widziałem właśnie, jak grali. Grali sobie razem i po prostu skomentowałem, że ciekawie to się ogląda, jak po prostu nowi ludzie grają sobie w GTA Online. Zdecydowałem w późniejszym czasie, że do nich tutaj. Jednakże, oczywiście w międzyczasie Filip widz wypatrzył mnie, że jestem osobą, która nagrywa na YouTube'a i niestety trochę moja przykrywka wyszła, gdyż niestety już nie byłem wtedy, nazwijmy, na pozycji, wiecie, takiego, nazwijmy, cudzysłów, widza, wiecie, takiego utajnionego, tylko że już wchodzi, nazwijmy, że, wiecie, z perspektywy osoby, która dopiero zaczyna na YouTubie, to nie widzi, że to przychodzi, cudzysłów, ktoś. Co prawda to akurat kto ktoś, akurat można byłoby bardzo dużych nawiasach wrzucić, ale tutaj akurat jego zdziwienia można było nie kryć. Amper, jesteś na live'ie? Ty masz 20 tysięcy subów? Co ty robisz na kanale? Jak mogę zapytać? O, witamy. Witamy. Dobry. Dobry wieczór. No, no to jak się zastanawiałeś w takim razie, co ja nagrywam, że się wbiło te 20 tysięcy, prawie 21 tysięcy subów, to w zasadzie w to grasz teraz. A w w GTA? No, kanał jest poświęcony GTA, no i wszystko się dzieje wokół GTA. Nie Five'em? Nie Five'em. GTA Online jest w kółko. Teraz na przykład najnowsza rzecz, jaka wyszła, to kolejny leak do GTA 6, więc poszła info. Jaki? I potem na następny dzień, jak zobaczyłem, że w sumie sobie tak będę, bo on robi generalnie live'y codziennie, jakby ktoś się zastanawiał, praktycznie codziennie, to zobaczyłem, że znowu po prostu sobie gra w GTA, bo wtedy akurat był już tak koniec dnia, no to zdecydowaliśmy, że no raczej nic nie będziemy robić takiego większego. Dopiero na następny dzień, jak zobaczyłem, że tak się w sumie kręci po mapie, średnio wiedział, co może zrobić w tym online'ie, po prostu sobie tak jeździł wokoło, praktycznie bez celu, trochę nie wiedząc, co ma ze sobą zrobić, postanowiłem właśnie wtedy, że przyjdę i wykonamy napad razem na Cayo Perico. A więc za to jest właśnie pokazanie tego z perspektywy i Pysia oraz moje, jak to wyglądało. Dobra, widzę, że ten gościu, bo widzę, że nic nie ma, także ten gościu za 10 tysięcy odwalił dobrą robotę. No i dobra, nasza broń jest w hangarze do odebrania sobie. Jak coś na lotnisku, jak widzisz, oni mają białe kuleczki, to oni nas nie będą atakować. I teraz on ma. Tutaj mamy łupy. Możemy w sumie chyba podnosić wszystko, bo nie wiem, czy mam nadzieję, że się nie że tego nie wykrywają, takiego wybuchu. Wykrywają taki wybuch? Poważnie? Matko Bosko, to ja nie wiedziałem, że to tak teraz działa już na ten hałas. Dobra, to zasetujmy to w takim razie. To tutaj wyczyścimy okolice. No. Wywalcie się i zasetujemy to. Wykrywają taki wybuch? Poważnie? Matko Bosko, to ja nie wiedziałem, że to tak teraz działa już na ten hałas. Dobra, to zasetujmy to w takim razie. To tutaj wyczyścimy okolice. Wywalcie się i zasetujemy to. Bo mówię, bo będziemy mieli alarm, to sobie nie poradzimy. Głównie tutaj rzeczą, jaka się wydarzyła, jest to, że Rockstar po jakimś tym update'cie zmienił generalnie sobie bot. No ty na Cayo Perico nie dość, że teraz po prostu słyszą, widzą ciała, są zwyczajnie trudniejsze. Przez to teraz każdy ruch, jaki był na Cayo Perico, był znacznie trudniejszy. Za tym idzie przeprowadzenie wszystkich. Zwłaszcza, że jeszcze ten ziomek, co tam był, czy ten Filipek, aka tam, nie wiem, grupka zielonka, czy wtedy jaki tam miał nick, nie przygotował wtedy palnika, po prostu nie miał takiego przygotowania, zła mu się kliknęło, to znałem, dobra, zrobimy trudniejszą wersję, jednakże nie sądziłem, że mogą być aż takie problemy. Jednakże na to też dało się jakieś znaleźć rozwiązanie. Co nie wiesz, kompletnie wszystko możemy zabrać. O, dobra, widzę, że znalazł sobie ten strzypce, to jest akurat ważne. Dobrze, że tam biegniesz akurat. To tam zrobi w sumie ciszę. Akurat nie wiedziałem, że takie rzeczy poszukałeś. Nawet hak masz. Nawet ten hak też możesz wziąć. Możemy w sumie też wejść bokiem. Mam taką żółtą tam. Kropka. Tak, to jest miejsce, gdzie będziemy musieli się dostać. Ale czekaj, jeszcze tam nie będziemy jechać. Pierw weźmiemy, co jest tutaj blisko nas. Jak on tam pozbiera właśnie sobie, tutaj właśnie nasz ziomeczek, czyli Filipek. Bo tutaj jeżdżą te boty. Kurde, tu właśnie mówię, dużo rzeczy jest, na które będziemy musieli uważać, żeby to wszystko zrobić. Wszystko podnieść. Dobra, jedę tutaj. Zresztą zobaczę sobie. Wyjeździe. Tam jak coś, to musicie uważać, żeby pewnie zobaczyli. Wiem. Nie wiem, co tutaj trzeba robić w ogóle. Ogólnie musimy pójść do rezydencji. Odpal sobie mapę.
A, to rezydencja jest tam na samym końcu. No i naszym celem jest się dostać. Możemy robić wszystko na tej wyspie. Co nie, wiesz, kompletnie wszystko możemy zabrać. O, dobra, widzę, że znalazł sobie ten strzypcy, to jest akurat ważne. Dobrze, że tam biegniesz akurat. To nam zrobi w sumie ciszę. Akurat nie wiedziałem, że takie rzeczy poszukałeś. Nawet hak masz, no ale ten hak też możesz wziąć. Możemy w sumie też wejść bokiem. No i mam taką żółtą tą kółeczko, takie kropkę, no. A, to jest miejsce, gdzie będziemy musieli się dostać, ale czekajcie, to tam nie będziemy jechać. Pierw weźmiemy, co jest tutaj blisko nas. I on tam pozbiera właśnie sobie, tutaj właśnie nasz ziomeczek, czyli Filipek. Filipek chce, żeby był, no to pozbieraj te dwie rzeczy. No nie masz na to wszystkich. W sumie, jak podniósł te nożyce do metalu, czy każdy z nas ma te nożyce? Czyli każdy musi znaleźć swoje nożyce, czy on będzie nam musiał otwierać. Dobra, ale broń sobie podniesiemy, nie robimy napadu bez broni. No chcę go rozwalić, nie da się? Możesz, tylko tu też jeżdżą boty. Jeżeli zobaczą ciało, że leży na ziemi, to nie będzie za ciekawie. Tutaj jedzie jeden gość, więc musielibyśmy pierwszym tego, co jeździ, pokonać. Na razie tam on podniósł jedną... Hak jeszcze mogłeś podnieść. Dobra, no. Ja tam idę po hak. Nie, no, nie będziesz szedł, no, trzeba wziąć samochód. No. To jest na trzech auto. W sumie to jest jedyny samochód w grze, który jest na trzech. Mówię, Cayo Perico to jest taki duży free room generalnie. Już możemy tu zrobić dosłownie wszystko na tej wyspie. Wiesz, dostać się każdą jakąkolwiek metodą chcemy. Tylko trzeba mieć dużo rzeczy poodkrywane, a my mamy dosłownie najtrudniejsze, co mogliśmy mieć do zrobienia. Ja widzę. Mamy sprzęt do spinaczki. Takie, może ja będę za kierownicą. No nie, ja nic nie zrobiłem, tylko ten samo się przełączyło. Wiem. Sam po prostu usiadł przed kierownicą, kurczę, nie wiem dlaczego. Więc nawet nie klikłem na nic. Bo jak siedzisz na pasażera, to od razu ci się przełącza na kierowcę. Dobra, no on teraz nam tam pootwiera wszystko, no bo on będzie nam otwierał Filipek. Sprawdzimy później, czy gdzieś nie ma też ubrań. To się ewentualnie przebierzemy. Tam wszystkiego nie zebrał. Tutaj jeszcze możemy do góry sobie podnieść. Móc podnieść, musimy zabrać ze sobą wózek widłowy. Można zrobić na różne sposoby, samym wózkiem albo z użyciem palety. Wchodzimy sobie po tym wózku. Tylko czekaj właśnie, Filipek tam musi się nam otworzyć, bo masz nożyce. Jakbyśmy mieli palnik akurat zrobiony, no to każdy by z nas mógł sobie otwierać. Ale mówię, mamy wersję trudniejszą, zrobił mi slika, bywa. Lepiej, żeby każdy z nas miał pełną torbę. W samej rezydencji mamy dwie kubki złota, jeden obraz. To da nam, to daje... jednej osobie pełną torbę, a obraz daje pół torby. Czy teraz, Filip, jak masz pełną torbę? Pójdziemy na drugą stronę zabrać. Czekaj, tu się przyjrzę, jak tu wygląda. Dobra, jest jeden tylko gościu u góry, więc ja go sobie ściągnę. I tutaj mamy kamerkę, też ją ściągnę, żeby nas nie zobaczyło, bo kamery na Cayo Perico są niestety, no niezbyt fajne. Tak, mamy ogólnie 2 sekundy. Dobra, masz pełną torbę, no to git. No to teraz, nie wiem, Pysiu sobie możesz podnieść. Dobra, ja drugą kubkę. Dobra, mam. Mam. Dobra, kolejną rzecz. Musimy sobie wziąć jakiś pojazd, będziemy musieli się przemieścić. Zobaczymy, czy gdzieś tu nie ma ubrań, będziemy mieli bardziej swobodnie będziemy mogli się jakoś poruszać. Pojedziemy na drugiego spawna, może tam się pojawią, bo tutaj nie ma akurat. Bo tutaj, gdzie właśnie tam biegaliśmy, to bardzo blisko nam się respią. Podjedziemy na drugi spawn i zobaczymy tam. Chyba z ubrań już każdy mógł chyba korzystać. Tak, każdy. Bo te rzeczy generalnie się losowo respią na wyspie, właśnie jak takie ubrania, te takie nożyce, tak jak teraz żeśmy kiedyś jeszcze hak przy okazji. Samochód. No samochody akurat te, które są, no to wiemy już gdzie się pojawiają domyślnie. Ale wiem, o który chodzi ci, o ten taki inny, żebyśmy mieli właśnie ubranie plus auto, ale no, nie było. Ciężarówkę Vettel chyba się ona nazywała. Zamoczyłem się trochę. Jednak wracamy, będziemy mieli bardzo trudno. To są dwa takie najbliższe spawny, jeżeli chodzi o ubrania, niestety nic nie mamy. Jak tu tam mogą być ciuchy. Tak, tam też są ciuchy. Tylko tamten właśnie dok jest jednym z takich trochę trudniejszych. Będzie bardzo dużo w ogóle wszystkiego, choć Filipek do nas tutaj. Bardzo dużo tam jest botów, a to wiesz, były takie miejsca, gdzie praktycznie na początku mogliśmy już mieć te ubranka. To by nas zwyczajnie nie widzieli, by pokazać na mapie. Mogą się pojawić tutaj, w tym miejscu też. No jest, no. Tam się też mogą pojawić, mówię, spróbuję od... tyłu, żeby nas, mówię, potencjalnie nie zobaczyli. Bo teraz, jak już jesteśmy poza lotniskiem, to niestety mogą nas przyuważyć. A nie da się tu wszystkich rozstrzelać? Nie da się? Jest taka możliwość, ale przez to, że wykrywają ciała, no to jest trochę sytuacja trudniejsza, bo jeszcze musimy, wiesz, znać lokalizację, gdzie jeżdżą te wszystkie wozy. Czy na przykład rozwaliliśmy te wszystkie wozy, które jeżdżą? No, Wróbka napisał, że ciężarówkę też możemy przy okazji znaleźć. Nie ma tutaj też, kurde, no to dalej gdzieś będą. Tutaj też w sumie może respić ciężarówka. No tutaj, w tym miejscu, gdzie jeszcze, to ja już nie wiem.
Tylko te trzy lokalizacje znam. No, są chyba z cztery właśnie. Tego akurat będzie ryzykownie strącić. No, ale będzie trzeba. Czemu ryzykownie, bo tutaj jeździ ten gościu. Będziemy musieli polować na gościa, co jeździ. O, dobra, mamy ubrania. Tutaj są. Dobra, słuchajcie, będziemy się w takim razie tutaj przebierać. I przy okazji musimy też jeszcze zapolować na tego gościa, co jeździ. Więc zaczekamy sobie chwilę. Bo ten gość może zobaczyć właśnie tego, kogo żeśmy rozwalili. A nie byłoby przypał, jeżeli byłby alarm. Teraz jak mamy ubrania, praktycznie jesteśmy dla nich niewidzialni. Możemy przechodzić pomiędzy nimi. O, dobra, jedzie ten gościu już. Teraz uwaga, musimy trafić w kierowcę bezpośrednio. Właśnie, ta ciężarówka w sumie może jeździć. To właśnie to teraz też jest. Dobra, mamy go rozwalonego, no to mamy już dobrą sytuację, bo tu już chyba nikt nie jeździ. Chyba drugi raz nie było wozu, który jeździł. Wezmę sobie motor w takim razie tutaj obok. Nie wiem, czy znajdziemy ciężarówkę, może znajdziemy, może nie. To jest na trzech pojazd, więc ktoś będzie musiał prowadzić. Mam nadzieję, że tylko jeden był jeżdżący. Teraz jedziemy na tą rezydencję, tak? Tak, pojedziemy albo bezpośrednio na rezydencję, albo jak znajdziemy ciężarówkę po drodze, bo pójdziemy na jeszcze jedną lokalizację, bo sprawdziliśmy sobie dwie. Ale jak mamy ten hak, to też już będzie... O, dobra, mamy ciężarówkę. No to jest sytuacja już tutaj bardzo dobra, także wchodzimy tutaj. A właśnie, co najwyżej te strony nas tylko nie chroni, jeżeli będziemy bardzo blisko tych łupów potencjalnie, bo tylko wtedy oni się wkurzą. Tak to możemy obok nich. Dobra, teraz jedziemy sobie już bezpośrednio do rezydencji. Jak mamy tam wóz i mamy te stroje, to wtedy możemy jakby skorzystać z takiej. No i tutaj akurat jaka nam rzecz się przydarzyła, jest niestety jedną z tych takich najgorszych, można byłoby to powiedzieć, ponieważ mieliśmy sobie alarm. Powodem tego alarmu w zasadzie było ciężko powiedzieć mi, nawet teraz jak już patrzę po nagraniu, co się konkretnie wydarzyło. Jednakże pamięcią sięgając do tyłu, jak widzieliśmy wcześniej, były boty, które rozwaliliśmy w miejscach, gdzie jeżdżą potencjalnie kierowcy. Kto wie, czy nie jeździło ich jeszcze więcej. Nie tylko ja jednego strąciłem, a na przykład jechało ich dwóch albo trzech. I właśnie to jest ten największy problem, jaki jest aktualnie na Cayo Pelico, że trzeba bardzo się zastanowić, czy tego gościa ja mogę, czy nie mogę. I to jest najgorsze, co może być. Jednakże naszą próbą, jaka tutaj była, zdecydowaliśmy się to, że spróbujemy to przejść agresywnie. Jakkolwiek, może nam się uda, cokolwiek z tego będą mieli. Dobra. A ja przy... mamy ten klucz, przypuśćmy, co zebrałem od bezdomnego. Co na wyspie się rozbić, te klucze małe. Tutaj, zaakceptuj Filip. No też można wejść wtedy drzwiami. Akceptuj Filip wejście. Klikaj tam E. No, ja zginąłem. Wiem, że zginąłeś, ale jeżeli zaakceptuję wejście, to będzie można zresetować. Filipek. Filipek, czemu uciekłeś? Tu mieliśmy, gdzie stanąłem, miejsce wejścia hakiem. Nie wiem, czy mamy kluczyk tam, gdzie właśnie stoi, żeby tam wejść. Wtedy by można było zresetować, by się zrespił z nami wszystkimi w rezydencji. Nie, no ja zdążę. Ale ja przebiegnę. Wtedy możemy zrobić reset w rezydencji i będziemy po prostu walczyć. Tylko on musi zatwierdzać, bo ja nie mam możliwości. No wiesz, jak już zatwierdzi, to już tam nieważne. No, zatwierdził chyba. No widzę, no. widzę, że zatwierdził. Teraz jak zdecydujemy, to po prostu wszyscy się pojawimy. No niestety, trochę mniej zarobimy, znacznie mniej. Ale to jest właśnie to, jak i też się nie ma palnika. Potencjalnie mogliśmy go mieć, oczywiście. Ale ale nie mamy go. Teraz możemy rzucić sobie granat po punkcie. No wiesz, jak byłby granacik, no to byśmy... zrobili praktycznie tak samo, tylko z różnicą, żebyśmy kadli jakąś łódkę i byśmy pojechali przez kanały, żeby od razu wejść do rezydencji. Uchodząc po wyspie, zawsze mówię to ryzyko, że strącisz jednego gościa i ten jeden na przykład zobaczę to ciało, nie? Mówię, jestem pewny, że zobaczy ciało, bo nie mam kurde pojęcia, co innego mogło być. Chyba, że kogoś walnę naprawdę, kto jechał na motorze. A co, nie będzie w ogóle pieniędzy teraz? Co, będziemy zaczynali od rezydencji zwyczajnie. Ale z kątem zero, nie? Nie. Nie no, chyba tam będziemy mieli trochę, ale być może damy radę. W sumie jedyne, kto jest ważny w rezydencji do pokonania, to jest tak zwany gruby, jest z miniganem, ale mamy shotguny, więc będzie on dla nas, nie będzie aż takim dużym wyzwaniem. Po prostu trzeba się po prostu chować i będziemy atakować, bo oni do nas przyjdą, bo boty generalnie tak tutaj działają w tej grze, że będą chcieli nas rushować. Gościu z miniganem to jest ten, który jest na mapie zaznaczony czaszką. Aha. Otworzył na mnie swojej magicznej mocy. Magicznego lasera, tak zwanego. No. Teraz będę jako obserwator.
Magiczny laserek. No, wszyscy padliśmy. Dobra, Filipek. Też musisz się położyć. Chyba, że od razu już chcecie resetować, nie chcecie się bawić w próbę. Nie, no spróbujemy. No to dobra, no to jak próbujemy, no to zobaczymy, jak nam to pójdzie. To jest jakiś kluczyk, co to jest? To jest, żebyśmy mogli otwierać drzwi na dwie osoby. Będzie nam potrzebne. Dobra, wziąłem. No i zginąłem. Nie, dajcie to od nowa, bo kurczę, no, no nie przejdziemy tego. No to damy zaraz od nowa. Dobra, może już tu po prostu zesetujemy. Bo mówię, bo nic praktycznie nie dostaniemy na siebie. No można by, wiesz, oczywiście spróbować, bo już mówię, jestem teraz na dole. Dosłownie jestem po głównym łupie. W teorii, wiesz, jakoś tam uciec mógłbym niby samemu, ale nie miałby sensu, żeby to dzielić, bo to po prostu by strata czasu. No tak. No bo patrz, że dosłownie wejdę, zabiorę już to. Jakoś może się przedostanę, żeby uciec, ale mówię, to byłoby głównie dla nas strata czasu, nie? Bo zrobimy po prostu ten palniczek, bo chciałem, żeby było trochę trudniej, ale powiedzmy sobie, że to po prostu jest bez sensu. Więc po prostu klikniemy kontynuuj, zrobimy palnik i jeszcze raz to odpalimy. Już wtedy skończymy to w 20 minut. I to są przygody. Albo jak wychodzimy... On też wszyscy widzą ciała, jak już mówiłem wcześniej. Po prostu jeżeli strącisz gościa w złym miejscu, no to go zobaczy. Wcześniej mówię, na Kaja Perico nie było wykrywania ciał, dodali to po jakiejś aktualizacji, bo było za prosto. No i trzeba wiedzieć, gdzie go trzeba z tego strącić. Tam wzięliście sobie już tym wózkiem widłowym, tam żeby wejść do góry? No bierzemy właśnie, no. Dobra, ja zabiorę już to od razu, gdzieś trzeba było tego gościa ściągnąć i będziemy w takim razie polowali sobie na... Jak wiadomo, łódki jeżdżą po wodzie. Cóż za zaskoczenie, nie? Odkrył Amerykę. No. A, tutaj jestem, tylko się odsunąłem, nie, żeby przez przypadek przez ściany nie zobaczył, bo mówię, czasem oni są tak wyczuleni, że naprawdę jak są zbyt blisko, no to nie jest zbyt fajnie. Teraz polecimy w takim razie, znaczy polecimy, pobiegniemy sobie pod wodę, no i mówię, będziemy musieli coś próbować trafić. Czasem się zrespi, czasem nie. Wiadomo, jakbyśmy mieli akurat przygotowanie na longfina, to akurat byśmy mogli od razu mieć już tę łódkę, ale no, że wybrał Veluma, to mamy, o, patrzcie, tam w ogóle jedzie, ale chyba nie trafimy, trochę za daleko jest. O, tam kolejna, widzę, że skacze. Się uda? Bo widzicie, płynie tutaj, musimy trafić, niestety, odjechano. Ona no się tutaj respią losowo na wodzie. O, kolejna się pojawiła. No, czekajcie. Jedzie następna. Tu usłyszeli nas. Ty nie gadaj, że oni nas naprawdę usłyszeli. Tutaj ogólnie zwróciłem uwagę na minimapę już, że ktoś podchodził za blisko tamtego bota, co tam spacerował. I prawdopodobnie on tutaj usłyszał strzały. I w ogóle co do tej ciężarówki, jeszcze jedną rzecz mi się tam przypomnia. Co prawda nie mam 100% pewności, czy to akurat jest na pewno to, ale tam jak stanąłem, to walnąłem w motor. Kto wie, może akurat przez ten motor nas wykryli. No jednakże tu pewności nie mam, czy aby na pewno, czy może coś innego się wydarzyło. Ej, zróbmy to, kurczę, jakoś, no kurde, tak resety cały czas. No ale jak nas zauważyli, no to będzie to bez sensu taka walka, nie? No, ale żeby nie zauważyli, no jakoś, nie wiem, ma da się to zrobić na raz? A się? No oczywiście, że się da, no to nie jest tak, że się tego nie da zrobić. Jak szukasz łódki, to stoją tam, gdzie były te stroje. Tam są łódki. No to ty teraz mówisz, jak trafiliśmy... No trafili... w takim razie pojedziemy. Widzisz, ty trafiamy w czwartą łódkę, a ty teraz mówisz, że łódki tam są. Wiesz, no może rzeczywiście tam są, nie? Bo chodzi ci tam, gdzie są stroje, czyli przy porcie tam, żeby tam podjechać. Tak, przy porcie. No, ale dobra, no to czemu mówisz? W takim razie na port. Czemu mówisz teraz o tym? Teraz mi się przypomniało. No, grupka, bo to tak irytuje trochę, takie kurde, wiesz, jakbyś film odtwarzał i do połowy obejrzał i od nowa byś znów oglądał, nie? No, byłoby to zaraz ten, powoli, a do końca, nie? Wiesz, mam nadzieję, że wiesz, co robisz, Filipek. Jak nie, to cię zjemy. No, bo jak jeszcze raz wypadniemy, to jeszcze chyba, no. Wypadli. Wiesz, mam nadzieję, że wiesz, co robisz, Filipek. No, bo jak... Cię zjemy. No, bo jak jeszcze raz wypadniemy, to ja się chyba... No... Kto to zrobi? Dobry kierowca. Panter. Wywalił się tak lewem. Jedziemy troszeczkę po... Słuchajcie, znam skróty. Usłyszę nas, jak nic. Będzie, mówię, najgorsze, co może być. Bo tutaj, jako że wszędzie wszystko chodzi... Jeżeli tutaj mamy rzeczywiście... Walcie w auto, szybko. Ciul. Zobaczył nas teraz auto. Malutką, kurde, wizyjką nas dosłownie zobaczyli. Dobra, walmy już do nich, bo nie róbmy tego resetu, bo nie chcę mi się już.
No, zginąłem. Nie wiem, od kogo dostałem. Wychyliłem się tylko leciutko i za rogu i... To jeszcze zrobimy inaczej. Filipek, słuchaj, odpal przygotowanie na Longfina. Zrobimy już najprościej. Od razu do rezydencji podlecimy. Dobra, grupka napisał, że kończy. Kończy, dobrze, szan. Jak kończysz, no to zrobimy inaczej. Szybko zrobimy w takim razie do mnie, to wam też dam jakiś udział. Damy radę, szybko ogarniemy. Myślę, że sprawę przydziel do ekipy, słuchajcie, tutaj trochę trzeba to poprawić. O, damy tak, no. Albo o, żebyście mieli porówno. Przydziel do ekipy, słuchajcie, tutaj trochę trzeba to poprawić. O, damy tak, no. Albo o, żebyście mieli porówno. No tak, ty, Hunter, ty 20%, bo kurde, tam kasy to zer już nie brakuje, nie? Tak, i teraz już mogę sobie kliknąć, żeby być gotowy. Macie w takim razie bardzo dużo, dostaniecie. Mam nadzieję, że się oczywiście nam uda za pierwszym razem, taki będzie. Wleciało 5 zł, także dziękujemy za twoje wsparcie. Super czatu. Super czat, kurczę, dziękuję. Nawet się nie spodziewałem, że to kiedyś ktoś wyśle. To jest nie bardzo takie, o, niechodliwe. Donate, o, wsparcie, no, ale super czat. Sebik, skurczy. Będzie tam jedynka może, dlatego, że to pierwszy. No nie wiem, chyba tak. Jak podlecimy sobie do lotnisko, weźmiemy na lotnisku, co się będzie tam dało. No to ja widzę, dobra, sobie to otwórzcie. Ja tutaj wam to podniosę do góry. Nie wiem, ile tam jest w środku. No to dobra, no to do góry. No to gdzie nie ma? Też tam u góry coś jest. Też tam u góry coś jest. I tutaj tylko tyle bierzemy. Mówię, dalej nie wchodzimy, żeby wiesz, tu już nie robi żadnego ryzyka, żeby gdzieś nas wykryli. Niepotrzebnie. Od razu już wracam sobie do łódki. W środku jesteście jeszcze? Tak. Nie, tak. Mhm, okej. Okay. To ty łamacz tylko? Tak, tylko. Tylko ja. Okej. Okay. Bierzemy, mówię, dalej nie wchodzimy, żeby wiesz, tu już nie robić żadnego ryzyka, żeby gdzieś nas wykryli. Niepotrzebnie. Od razu już wracam sobie do łódki. Podgniemasz tę oddycharkę. Jak coś i tak nie możesz tego, to teraz otwierać, bo otwieram kratę. To tylko ja to mogę zrobić, jako host. Nikt tego nie może inny robić za mnie. Myślę, że tutaj zanurkować do tunelu, nie? Będziemy tutaj wchodzić, właśnie mówię, przez tunelik. Dobra, teraz jako, że tu jesteśmy, słuchajcie, tutaj trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o bicie. Ogólnie właśnie najtrudniejszym naszym przeciwnikiem jest tak zwany ten duży, właśnie. Gdyż on po prostu chodzi dosłownie po całej mapce. I jego trzeba zlikwidować. Albo uniknąć, ale my go zlikwidujemy sobie. Boże drogi, przeszedłem przez monitoring i go nie zobaczyłem. Boże drogi, przeszedłem przez monitoring i go nie zobaczyłem. Dobra, to była akurat całkowicie moja wina. Przeszedłem naprawdę, bo to są 2 sekundy, żeby być w tej kamerze. Teraz już się takie coś nie wydarzy. Mówi, nie spojrzałem zwyczajnie na mapę. Dobra, ja nie zaliczyłem. Spokojnie, słuchaj. Teraz już będzie dobrze. Teraz się uda. Walić go? Tego miniganem? Do niego, żebyśmy go wbili, musimy być bardzo blisko. Kamera, tak? Tak. I uważaj na kamerę. Jak jesteśmy blisko, dopiero możemy go walić. Teraz już tam nikt nie wykryje, że nie wejdziemy głupio w kamerę czy coś, to się już nic takiego nie wydarzy. Tego gościa się pozbądźmy, mamy już klucz. Czy oni usłyszeli naprawdę strzał w schody? Że ten gościu był 500 metrów. Dosłownie to jest jedna kulka, która poleciała dalej. Matko Bosko, nie? Jak ja to widzę, to mnie zaczynasz rozpierdzielać, że jakaś jedna randomowa kuleczka gdzieś poleciała za daleko. Nie, poważnie, jeszcze raz zginę, a dajmy sobie na wstrzymanie, bo... Taka sitting normalnie jest wtedy już. Co? No, chodzi o to, że po prostu psychicznie zaczynasz nie wyrabiać na tym, nie? Bo cały czas jest niepowodzenie, no. Nie widzisz tych, wiesz, żadnych efektów. No, łamacz, nie denerwuje cię tak szczerze? Dołować, nie? Pamiętam. No wkurzające. Jest to już wkurzające, więc poprzeczam 1000 razy, to już odciąłem się od tego. Tak też jest, nie wiesz, ja też sam niejednokrotnie już przecież ten napad też zrobiłem, wiem jak się go kończy. Jakby wiesz, ja sam go już na pamięć mówię, nie? Nie ma praktycznie dla mnie, mówię, żadnego zaskoczenia, tylko mówię, tu jest jedno coś pójdzie nie po twoje myśli i już jest koniec. No dobra, możesz przebiec. No i bardzo dobrze. Okej. Teraz jak tam jest u góry gościu, najlepiej go będzie trzeba z kolby ściągnąć.
Już teraz nam nikt nam teraz już nie zagraża. W sumie to też możemy przebiec. Generalnie jeżeli chodzi o tego gościa, żeby tutaj podejść, żeby ten gruby go właśnie zobaczył, choć żeby go ściągnąć właśnie tak, żeby jak on stoi, na przykład z przodu, z boku, żeby on się nie wychylił. Jak walniesz go z przodu, to on poleci parę pikselów do przodu i go zobaczą. Ten do góry jest trudniejszy. No to patrz, do góry to ja ci pokażę też. Biegnij po prostu za mną. No sorry, dobra, to się kurczę. Zawsze. I tyle. Już go nie ma. W tym miejscu. No już go nie ma. Teraz tak, tu wezmę sobie kartę, nie wiem, tu jest obraz. Weźcie sobie obrazek. Tu masz w ogóle pistolet, sobie możesz zabrać. Ja wezmę sobie sejfik, otworzę. Tutaj nie hakujemy, hakujemy sobie niżej. Znaczy w sumie ja to akurat zrobię, no bo mówię, ja znam tę minigierkę, to będzie szybciej. W sumie też Jakubek też kojarzy. No ale mówię, ja już to akurat zrobię. Tą minigierkę, akurat dam, żebyście sobie wykręcili. Zresztą w sumie zaspi się więcej botów, więc będzie trudniej. Tak od razu przejdziemy, to zanim pójdziemy na dół, to zabierzmy sobie tutaj łupy, co są już wszystkie tutaj po prostu. Bo będzie mniej botów, będzie nam o wiele prościej. Więc chodźcie po prostu. Zabierzemy po prostu wszystko, co jest. Jak leci, tak zabieramy. A, nie mamy przepustki. No to jeszcze jedną przepustkę trzeba zdobyć. Ten gość nam wydropi. Tutaj już nie ma, kurde, nikogo. O, dobra, mamy już przepustki. I wchodzimy do środka i zabieramy wszystko w sumie, co jest. Dobra, ja już nie mogę. To dobrze, to teraz ja wezmę to, co już tutaj zostało. A mi daj mi złoto? No ale najlepiej, żebyśmy wszyscy mieli pełne torby. Mamy tylko dwie kubki złota. Z tego, co pamiętam. Nie, chyba jedna jest. Ta, jedna kubka złota tylko i wyłącznie jest. Dlatego, no i tak będziemy zbierać wszystko, co jest. Dobra, chodźcie, wychodzimy. Pójdziemy bezpiecznie po prostu, nawet nie pójdziemy na około, żeby nawet nie walić kamery, żeby niczego nie sprowokować przez przypadek. No spokojnie, idziemy. Tylko nie wypadnijcie, bo jeżeli wypadniemy, no to jest... No, niefajnie. Teraz tutaj, po drugiej stronie trzeba kartę walnąć. Właśnie w sumie kiedyś był taki, no w sumie z tym był glitch, że dało się samemu to otworzyć. Niby dwie karty były potrzebne, ale samemu dało się to otwierać. Więc to jest jeden taki, że da się przez ściany tutaj, nie trzeba w ogóle nikogo do pomocy. Ile ty masz torby, Jakubek? Pół. Masz pół, dobra. Będziemy znowu bezpieczni. Idziemy tędy. Dobra, zaczekamy chwilę, niech on sobie tam pójdzie. Żeby, mówię, na pewno nie było takiej sytuacji. I zabieramy to. Pójdziemy już teraz na dół. Nie stoi tam przy oknie, nie patrz za bardzo na niego, że tam możecie po prostu wyjść. I już pobiegniemy teraz sobie na dół. Tak, otworzymy drzwi. Ja już tutaj jak lato skakuję, pominę to. Ogólnie jak wygląda ta minigierka? Mamy odcisk po jednej stronie, a po drugiej musimy go po prostu stawić do wzoru. O, nazwijmy to. Ogólnie na to jest wzór, trzeba lecieć od góry, czyli jedno przesunięcie, dwa, trzy, cztery, tam chyba do ośmiu. Bardzo proste jest to do ogarnięcia. Teraz tu mamy złoto. Ty tam, jak chcesz, Pysiu, możesz iść od razu już bezpośrednio po ten naszyjnik. A gdzie to jest? Na mapce masz zielone kółeczko. Aha, już widzę. Ja tu podniosę złoto, ty już tu podniesiesz po mnie. Dobra. No i więcej łupu na wyspie nie mamy, więc no cóż. Jak nie mamy pełnej, nie masz pełnej torby, nie? Nie. No trudno, nie zrespiło nam się więcej. Nie wiem, jakim masz to przyciskiem, żeby to robić. Ale na komputerze to jest page up, generalnie. O, w sumie też zaraz do ci powiem, najlepszy sposób na to, żeby to wiercić, jest taki, że lecisz praktycznie na maksa, potem tak puszczasz, żeby tak zostało, tak nie wiem, z... No, nie wiem, z jedna trzecia, jedna czwarta, gdzieś tak? No, proste to jest. I z powrotem, i to jest najszybszy sposób, żeby to wywiercić. Nie, serio, wiesz, robiłem nawet testy takie speedrunnerskie, żeby porównać, bo niektórzy mówili, że najlepiej jest to zrobić w sposób taki, żeby po prostu trzymać na końcu, ja to zbadałem. Tutaj się złapiemy u góry, łapać się u góry, bo musimy teraz przejść. Wszyscy musicie tutaj przebiec, także szybciutko. I teraz ja tutaj już klikam, żebyśmy przeszli dalej. No ty musisz. Tak, ja już kliknąłem. Tylko, że każdy musi być obok mnie, nie? Oczywiście pchamy wszyscy w te drzwi, no ale nie możemy, nie? No, kurde. Co tu zrobić teraz, nie? Z buta to potraktuję ty. Patrz, jakiś przycisk jest. Dobra. Ciekawy. Pewnie, że takie zawsze, nie? Zawsze tak wygląda taka scenka. Tu jest jakiś czarny... O! Tak, teraz generalnie musimy zdobyć sobie motor. Weźcie sobie motor. Jeden z was bierze motor, drugi za mną pobiegnie. Pójdziemy, ja pobiegnę nam po następne motory. Tutaj proszę motor sobie weź. Ja biorę sobie tutaj, jest schowany. I będziemy uciekać przez wodę. Będziemy pływać. Więc obracamy się i lecimy za mną. Teraz jak już nas wykryją, to akurat jest już ciul, ale dobrze, żeby nas nie zobaczyli, bo szkoda byłoby coś tracić dodatkowo więcej. Po prostu jedziemy full speeda do wody. Ogólnie możemy uciekać z Kajepeliko,
każdą drogą, ale droga przez wodę jest najlepsza. I w samej wodzie płyniemy sobie do trzech min. Jak już będziemy w wodzie, po prostu... Po prostu do trzech min, no i oczywiście oddycharkę sobie włączcie. Jak już będziemy stali w tych okolicach tych trzech min, to jak teraz jestem, to napad nam się po prostu zakończy. Nie wiadomo dlaczego, ale z tej strony jest po prostu najszybciej, jeżeli chodzi o ucieczkę. A przez wodę jest najlepsza. I w samej wodzie płyniemy sobie do trzech min. Jak już będziemy w wodzie, po prostu do trzech min, no i oczywiście oddycharkę sobie włączcie. Jak już będziemy stali w tych okolicach tych trzech min, to jak teraz jestem, to napad nam się po prostu zakończy. Nie wiadomo dlaczego, ale z tej strony jest po prostu najszybciej, jeżeli chodzi o ucieczkę. I po prostu sobie już tu czekamy, już nie płyniemy dalej. No i brawo. Napad zrobiony. Ile, za którym razem? Liczył ktoś? Nie liczył. Nie liczę tego, ale w każdym razie się udało i macie, mówię, jakiś tam mały zastrzyk. 1 800 000, z tego 1 800 000 buty biorą dla siebie 12%. Nie wiem, ile tam wam wskoczy, ale to jest, nazwijmy, taki mały dodatek, żebyście coś tam mieli. Ja złoto, łamacz srebro, a ty platyna. Ciebie w ogóle już jest od razu już podsumowanie, ile jest, i dostałeś 646 000. No, fajnie. A znaczy ty ile dostałeś? Tyle samo. Aha, tyle samo dostaję. Tyle samo jest dla każdego z was. Mówię, ja sobie akurat dałem najmniej. Ogólnie teraz jeszcze zwiększyli koszt za start tego napadu i trzeba już płacić 100 000, nie jak kiedyś 25. Mniejszy zysk, ale mówię, głównie żebyście tutaj mieli już trochę więcej. I mówię, ja już akurat będę sobie szedł. Nie wiem, jak coś. W sumie cały czas miałem odpalonego OBS-a. I nagrywanie, więc nie wiem. Może sobie to wykorzystam, może wrzucę jakieś nasze fragmenty. Może z tego coś wyjdzie, jakiś odcinek. Może być, pasuje wam? No, oczywiście. Dobra. Także generalnie mówię, no cóż, do następnego, cześć.